Dzień dobry moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku. Grażynka dzisiaj będzie robić sobie paznokcie razem z Basią. Zdrowie Basiu. Będziemy robić pazurki w stylu Jennifer Lopez. Nie ma co przedłużać, Barbara zakłada rękawiczki, będzie wykonywała tutaj różne czynności wymagające rękawiczek, także zaczynamy! Co najpierw? Baza hard, jak zawsze. Baza hard, żeby paznokcie były twarde, a lakier trzymał się dniami i nocami. Tak jak ostatnio, 4 tygodnie. Rzeczywiście paznokcie robią się bardzo hard chyba, nie? Bardzo. I cyk pod lampę. Baza hard nałożona, teraz tak naprawdę okaże się, co to znaczy paznokcie w stylu Jennifer Lopez. Basiu, co to znaczy paznokcie w stylu Jennifer Lopez? Pierwszy krok, jaki musimy zrobić, to nałożyć lakier transparentny. Okay. My akurat sobie wybrałyśmy kolor transparentny, który wpada w delikatny róż. Dobra. To jest pierwszy etap, który musimy wykonać. Nakładam jedną warstwę, wystarczająco nam ładnie pokryje płytkę. O, muszę powiedzieć, że ja już zaczynam się czuć jak Jennifer Lopez. Tylko nie wiem, czy bardziej Jenny from the Block, czy jaka tam jeszcze była Waiting for Tonight bardziej, ta starsza Jennifer Lopez, czy może ta dzisiejsza od Pitbulla i innych wokalistów latynoamerykańskich. Ale chyba jednak Pitbull. Może P. Diddy. A no właśnie, jeszcze był P. Diddy, wiadomo, strzelanina w klubie Zatrzymanie. A także Ben Affleck, dla którego nagrała całą płytę. A powiedz Basiu, dlaczego się tak wyciera tym patyczkiem tutaj rzeczy? Wyciąłam sobie lakier. Drugi krok? To kolor złoty, złoto-brokatowy. Mam zamiar zrobić tym ombre, czyli będę aplikować sobie totalnie swobodnie na końcówki. Tak, dokładnie. Złoto to akurat to, co też na lubię, bardzo mi się podobało. Też jedna warstwa tutaj wystarczy, czy robimy dwie, żeby było bardziej błyszcząco? Myślę, że jakby na tą powierzchnię jedyne co bym poprawiła, to trochę podbiła same końcówki paznokci. Okay, dobra. No i jeszcze oczywiście była cygańska, czyli parowa. Biegałam w pranie. To nie ta piosenka. No tak, tylko z Jarulem Ain't It Funny to był remix. Ale moja ulubiona piosenka to chyba, jak się ta pierwsza nazywała. Jak miała takie piękne, długie włosy, nie, bez doczepów i taką piękną sukienkę z cekinów. O Jezu, if you had my love and I gave you... Tak, to chyba najfajniejsza, ona jeszcze była tam taka młoda i taka niezrobiona. Jak ty? Naturalna. Zupełnie jak ty. Nie jak ja. Pamiętam, że ten teledysk leciał często na jakichś tam wiwkach, ten i zawsze jak po basenie to zajadając pizzę, która nie była pizzą tak naprawdę, ale tak to się nazywało. Wyrobem pizzę podobnym. Wyrobem pizzę podobnym, czyli bułką z dodatkami po prostu. I jadłyśmy sobie tą pizzę i słuchałyśmy Jennifer Lopez. Stukając paznokciami o blat. Dokładnie, a także Destiny's Child. Wspaniałe ciekawostki. Myślę, że po prostu widzowie nakrywają się nogami. Dobrze, czy to koniec? Nie, to nie koniec. Co teraz, Barbaro? Teraz wymalujemy sobie czerwone końcówki, żeby podkreślić ten cały nasz delikatny manikur. Ale tutaj, od tej strony? Nie, od zewnątrz.
Aha, od zewnątrz, tak? Okej. Okay. A chcesz od wewnątrz? A nie wiem, to jak ty uważasz? No bo na tej focie jest ten, na tej focie jest. A, no dobra, to rób taki test na wodzie. Tu się pogubiłyście, tak? Tak. Dobra, nie, to... bo ja sobie wyobrażałam to po prostu inaczej. Ale to Basia jest szefem i to Basia robi tak, jak ma być najpiękniej, więc jakby ja się oddaję w jej ręce. Robimy od zewnątrz. Dobra. Co bierzemy? Czerwony lakier. Numer 32, prowokator red. No i jednak krakowskim targiem zdecydowałyśmy z Basią, że od spodu też pomalujemy na czerwono i właśnie to robimy. Też jedna warstwa chyba będzie idealnie, co? Tak. To takie jedna warstwa, że będzie wyglądała tarczy, żeby pokryć taką sobie, wypełnić cały spód paznokcia, żeby go pokryć na czerwono. Jest wąski, więc nie ma problemu z aplikacją. I co teraz, Basiu, jak już mamy parowane, to tradycyjnie dostał się dokładnie, tak, że top shine. Tylko musimy go nałożyć z góry i z dołu. Tak. Ostatnia warstwa, tak, top. Dokładamy, tylko musimy nałożyć też od spodu top, bo tam też mamy lakier, na górę, prawda? Na górę tradycyjnie. I na dół. I na dół, tam gdzie malowałyśmy sobie. Okej, ale najpierw nakładamy na górę na wszystkie, a później na tak, dół, tak? Tak. Okej. I tutaj słusznie nasz kochany wujaszek zauważył, można powiedzieć, że baza hard oraz top shine to takie... Bułki w hamburgerze. Bułki w hamburgerze albo chlebek w kanapce, a każda warstwa lakieru pomiędzy to takie taka szyneczka, masełko oraz serek. No i inne dodatki, co właściwie lubi, ketchup, majonez, musztarda, ogórek, pomidor, sałata na przykład też może być. Tak? Dobrze powiedziałam? Tak, tylko że na przykład niektórzy nie lubią z ogórkiem, trzeba być. Tak, to wtedy to z ogórkiem, dokładnie. Wolny brzeg. I oliwka na skóreczki. Tak. I to będzie wszystko. Na koniec oliweczka do skórek. Pięknie pachnie, aż by się chciało polizać, ale lepiej nie lizać. Paznokcie w stylu J.Lo już zrobione, a żeby zrobić takie paznokcie potrzebowałyśmy hard, prowokator numer jeszcze raz 3, lakieru prowokator kolor 38 translucent, lakieru numer 87 gold star, lakieru numer 32 prowokator red, topu shine oraz oliwki. Paznokcie gotowe, można iść poszaleć, potańczyć w gorących latynoskich rytmach Jennifer Lopez. Ja żegnam się z Wami, zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Subujcie, lajkujcie, komentujcie, oglądajcie pozostałe filmy i do zobaczenia już niedługo.